szybciutko. Szanowni Państwo, wielu komentatorów analizuje pontyfikację na powodu wielu poprzez to, co ten człowiek zrobił, a nie poprzez to, kim ten człowiek był. Tymczasem słowa bycie, obecność to są słowa klucze do zrozumienia fenomenu tego człowieka, do zrozumienia językowości tego pontyfikatu, bo Jan Paweł II był dla nas i był z nami w zdrowiu i w chorobie. I w świecie sami był. Jest. Bo żyje dzięki wszechmocy Boga, który jest tym gościem. Proszę Państwa, niezwykły zapis tej obecności Jana Pawła II stanowią zdjęcia wybitnego artysty pana Grzegorza Gałązki, zaś sam autor tych zdjęć jest żywym świadkiem spotkania z Janem Pawłem II, który uczył pewnego sposobu bycia człowiekiem w bliskości z innymi. Uczył postrzegać chrześcijaństwo, które nie jest nudną, rozgoryczoną stagnacją, ale wnętrzną umiejętnością kształtowania życia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, nasze spotkanie rozpoczniemy od spotkania, rozmowy z panem Grzegorzem, a następnie zachęcimy do obejrzenia tej wystawy, która tutaj nam towarzyszy. Oczywiście zdjęcia autorstwa pana Grzegorza i do poczęstunku, przy którym będziemy mogli wymienić emocje i jeszcze porozmawiać w kuluarach. Panie Grzegorzu, fotografia, zdjęcie, co to takiego jest? Jak można to zdefiniować? Dziękuję tutaj za zaproszenie, że mogę być w miejscu, gdzie urodził się święty Jan Paweł II. Jeżeli mówimy o fotografii, no to dla mnie fotografia jest jeszcze, może jeszcze będzie przez jakiś czas, ale w tym momencie już jest troszkę inaczej. Jest to pewien dokument, czyli zapis historii. Ja swoje zdjęcia, które zrobiłem świętemu Janowi Pawłowi II, traktuję to jako taki reportaż historyczny, gdzie i co się odbywało, gdzie papież przebywał. Moje zdjęcie, każde zdjęcie jest opatrzone podpisem, dokładną datą, miejscem, ewentualnie jeżeli to jest jakiś kraj, bo były też pielgrzymki zagraniczne, więc fotografię definiuję jeszcze jako obraz historyczny, do którego się potem po latach się wraca z sentymentem, z przyjemnością, ze wspomnieniami, więc tak bym to powiedział. Czy da się zliczyć te wszystkie zdjęcia, które pan zrobił Janowi Pawłowi II? To znaczy zliczyć się może nie da, bo nie byłoby nawet sensu liczyć. No zrobiłem dosyć dużo zdjęć, co prawda ktoś tam napisał, że milion. Oczywiście to jest pomyłka, bo jeżeli ja mówiłem o jakimś tam milionie klatek zdjęć, to miałem na myśli wszystkie zdjęcia, jakie robiłem, nawet te, które wyrzuciłem, bo też się sporo zdjęć wyrzucało i się wyrzuca, bo trzeba dokonać selekcji, nie można zostawiać wszystkich zdjęć, jakie człowiek zrobił, bo byłby to bałagan. Niektóre zdjęcia są po prostu, no nawet źle przedstawiają osoby czy coś. Dla mnie te zdjęcia wtedy nie mają wartości, to je wyrzucam, żeby nie zajmowały miejsca w archiwum. A z drugiej strony, ja mam taką swoją definicję fotografii, czyli mojej pracy jako fotografa, że powiedziałem sobie już tak dawno, dawno, że moje zdjęcia nigdy nie mogą nikomu szkodzić. Dlatego staram się robić i dokonywać takich selekcji, żeby osoby przedstawiać w sposób pozytywny. W sposób pozytywny to znaczy też, żeby one miały wartość artystyczną, historyczną, ale żeby też te zdjęcia się tym osobom w jakiś sposób podobały. To nie znaczy, że wszystkie zdjęcia muszą być zaakceptowane, bo to też jest nieprawda i tak nie może być, ale żeby osoba, która jest fotografowana, żeby jakoś sobie powiedziała, no dobrze, najgorzej mnie nie sfotografowała. I chyba trzeba by rzeczywiście, proszę pana, żeby wszyscy, którzy fotografują, trzymali się tej zasady, którą pan powiedział. Moje zdjęcie nie może szkodzić.
Bo mam wrażenie, że dzisiaj wielu, goniąc za sensacjami, właśnie robi krzywdę zdjęciami, które robią i publikują, szczególnie w sieci. No niestety tak jest, no ale to już zależy od człowieka, kto co chce zrobić, kto co chce osiągnąć, nie? Więc no ja wiem, że te zdjęcia takie gorsze, czy, które przedstawiają człowieka negatywnie, gdzieś tam z otwartą buzią, z językiem na wierzchu, czy coś, bo takie zdjęcia też są, ale to nie jest też wina fotografa. Wina fotografa jest wtedy, kiedy to publikuje, ale te zdjęcia się najlepiej sprzedają właśnie w takich gazetach, czy w różnych innych czasopismach, czy w internecie. No ale to też jest zależy, jaki kto sobie cel stawia, nie? Ja, kiedy zaczynałem robić zdjęcia, fotografować, poznałem też młodych kolegów, takich fotografów jak ja, którzy mieli cel, żeby zarobić pieniądze na fotografii. Natomiast ja nigdy takiego celu sobie nie postawiłem. Dla mnie to była i jest jeszcze, dzięki Bogu, jest to jeszcze pasja. Bo gdyby to nie była pasja, to no, też by człowiek tego tak nie robił, nie dedykowałby tyle czasu, tyle nie poświęcał, powiedzmy, no, nawet i nocy nieprzespanych, kiedy się robiło zdjęcia w ciemni. To trzeba było to robić w nocy, bo nie zawsze na początku nie miałem ciemni, potem trzeba było robić też inne prace i tak dalej, nie? Ale to jest właśnie taka sprawa, no. A właśnie skąd pomysł na bycie fotografem? To, nie wiem, z tym się człowiek rodzi, czy nagle robi pierwsze zdjęcie i widzi, że go to pociąga, fascynuje, mówi, widzi się w tym jako zawodowo? To znaczy tak, ja pierwszy aparat fotograficzny podarował mi wujek Trucha. Miałem wtedy 8-9 lat, może 10, no nie więcej. I to mnie tak jakoś zaciekawiło. Założyłem film, który miał 16 klatek. Z tych 16 klatek 8 można było coś z tego wybrać, zrobić. 8 było białych, niedobrych. Ale to mnie po prostu zainteresowało i do tego dążyłem, żeby robić zdjęcia. Potem mi podarował następny aparat Smielę. To już był bardzo profesjonalny aparat w tamtych czasach. I na tej Smielie zacząłem nawet robić niektóre zdjęcia gdzieś tam na weselach i kolorowe. I wtedy zacząłem troszkę zarabiać pieniądze na tej fotografii. I potem kupiłem sobie już lepszy aparat, praktykę i potem... No a potem to już była taka pasja, że chciałem też z tego żyć, czyli być fotografem zawodowym. No więc trzeba było się odpowiednio przestawić, to myślenia inne i tak dalej. No i tak stopniowo. No ale przede wszystkim musi być do tego pasja. Bez pasji to ta fotografia nie ma sensu. Dzisiaj właściwie zdjęcia robią wszyscy. Telefony komórkowe mają dzisiaj takie aparaty, które rzeczywiście robią doskonałe zdjęcia. Ale bardzo często te zdjęcia, kiedy później oglądamy, one nic nie wnoszą w nasze życie, nie wzbudzają żadne emocje. Jak więc zrobić zdjęcie, na które patrzymy, nawet po latach, tak jak tutaj te, które jednak wzbudzają emocje? Czym jest ta sztuka sfotografowania? To znaczy, no, dobre zdjęcie nie robi sam aparat. Za tym stoi człowiek, który ma takie czy inne oko, takie czy inne spojrzenie, taką czy inną wrażliwość i wtedy może to zrobić lepiej lub gorzej. Natomiast mówiąc o telefonach komórkowych, no tam one robią, dużo jest tych pikseli, ktoś powie, no dobrze, ma też duży rozmiar tego, natomiast nie ma tam perspektywy, nie ma tam głębi i te zdjęcia są płaskie, często są przerysowane i one nie spełniają roli, żeby je nazywać zdjęciami. To tak naprawdę od fotografii tradycjonalnej, czyli od tej prawdziwej, to dużo po prostu odbiega to, nie? No ale czas jest taki, postęp idzie i już do fotografii tej prawdziwej będzie trudno wrócić z różnych powodów. Chociażby to, że
są koszty, dobry aparat też kosztuje, obiektywy. No a ta fotografia dzisiaj nie jest też doceniana tak jak kiedyś, nie? Kiedyś na przykład, jak człowiek poszedł do redakcji, to się pokazywało zdjęcia. Tam był redaktor, który znał się na tych zdjęciach. I jeżeli ja pamiętam nawet z mojego doświadczenia, jak pojechałem do Mediolanu, do takiej dobrej gazety, i taki pan redaktor zobaczył moje slajdy, tylko tak sobie poprzyglądał. No tak. I to było nawet pierwszy raz, dlatego że mnie widział pierwszy raz. On nawet nie widział, co tam było, ale też dał mi do zrozumienia, że to pomału, nie jest tak szybko, dobrze, trzeba trochę tej pokory, czyli trzeba się troszkę wbić w glebę, żeby się po prostu troszkę więcej orientował i tak dalej. Potem ten sam pan, ten sam redaktor wybrał ode mnie fajną serię zdjęć, którą potem opublikowano. No i oczywiście dobrze zapłacili wtedy, bo wtedy za fotografię płacili dobrze. I tak samo były to zdjęcia Jana Pawła II. No, ja głównie fotografowałem Jana Pawła. Robiłem te zdjęcia inne, robiłem polityków na przykład włoskich, mało robiłem, ale też czasami robiłem. Robiłem zdjęcia kardynałów, biskupów, no głównie kościół katolicki, ale mam też zdjęcia w moim archiwum. Byłem kilka razy tam na wschodzie, mam też zdjęcia i kościoła prawosławnego i tak, no różne takie zdjęcia też są. W jaki sposób pan trafił do Rzymu, do Watykanu? Jak to się stało, że nagle zaczęły pojawiać się zdjęcia Jana Pawła II, które były podpisane Grzegorz Gałązka? To znaczy, no nie było to takie proste, dlatego że raz, że ja pochodzę z małej miejscowości pod Kaliszem, więc to jest też trudny dostęp, dojście w tamtych czasach było, żeby dojść do jakiejś redakcji, czy w ogóle cokolwiek więcej się dowiedzieć o fotografii, nie? Więc to nie było w sumie łatwe. No trzeba było pokonać tą barierę. Potem musiałem zrobić no, sporo zdjęć, tak jak mówiłem, nie zawsze te zdjęcia dochodziły, nie? Do odpowiedniej gazety, bo to trzeba było też być jakiejś znajomości, nie tak, że każdemu brali, więc trzeba było się tam no, przedstawić, żeby cię poznali. No i same zdjęcia musiały być też ciekawe, nie? Więc no tak człowiek się uczył, tak stopniowo potem można było dojść i mieć pewne publikacje w gazetach. No a potem moje marzenie oczywiście, było marzenie, żeby robić zdjęcia Janowi Pawłowi II. No kiedy, więc, bo ksiądz mnie zapytał, jak to się stało, że wyjechałem i zacząłem robić te zdjęcia, więc powiem tak. Ja jako dziecko byłem bardzo zainteresowany i prawie poznałem Włochy z relacji, z opowiadań mojego dziadka, który walczył pod Monte Cassino. Więc ja byłem z tymi Włochami już tak emocjonalnie związany, że jedyny kraj, który mnie interesował, to była Italia, do której chciałem pojechać i chciałem tam śladami dziadka zobaczyć po prostu ten szlak cmentarz pod Monte Cassino i poznać Włochy. Potem, kiedy kardynał Wojtyła został papieżem, to już był drugi mocny punkt, który mnie zainteresował, że ja muszę pojechać jednak do Włoch, że to jest kraj, który mnie najbardziej odpowiada i ja tam muszę być. Ale żeby to zrobić, to w tamtym czasie trzeba było mieć paszport. Paszport nie każdy mógł otrzymać. Żeby się starać, żeby można było starać się o paszport, trzeba było mieć odbytą służbę wojskową. Więc ja jestem jeden z niewielu, który poszedł do wojska na ochotnika, żeby odbyć służbę wojskową. 2 lata odbyłem to, zrobiłem. I potem zacząłem starać się po 1,5 roku o paszport i o wyjazd do Włoch. Wyjechałem z pielgrzymką z Kalisza, z księdzem infułatem Piotrowskim, z państwem Piotrowskim, który był też przyjacielem Jana Pawła II. A to odkryłem dopiero później i to na jednej z takiej właśnie, w takich spotkaniach papieskich w ogrodach watykańskich po przyświętej, kiedy infułat Piotrowski
z pielgrzymką z Kalisza w 1989 roku, ukrył się wśród pielgrzymów i Jan Paweł II podszedł do niego i szukał, gdzie jest Stanisław. I go poprosił do siebie i go tam przytulił. I wtedy, mam też z tego fajne takie zdjęcia. I wtedy żeśmy odkryli, że informację znał z latach wcześniejszych z Janem Pawłem II. On się tak nie opowiadał o tym, nie? Ale to było bardzo miłe, bardzo piękne, nie? Jeżeli można było tak zobaczyć. I postawa tego starszego księdza, który miał wtedy taką właśnie pokorę, że on się schował między swoich pielgrzymów, żeby oni mogli dotknąć Jana Pawła, żeby oni mogli się otrzeć o świętość Jana Pawła II. Muszę powiedzieć, to jest rzeczywiście szalone, co pan zrobił, bo w pewnym momencie na przykład budzi się, mówi, no biorę swoje portfolio i zrobię wszystko, żeby móc fotografować papieża. Jak gdyby, kto o tym decyduje, kto dopuszcza takich ludzi jak pan bycia tak blisko osoby Ojca Świętego z aparatem fotograficznym? No, droga była, można powiedzieć, mocno pod górę. Nie było to tak takie proste i łatwe, dlatego że w owym czasie to nie można było tak sobie pójść i fotografować papieża, mieć akredytację. Żeby fotografować papieża, trzeba mieć akredytację. Żeby mieć akredytację, trzeba pracować dla jakiejś dobrej gazety, dla jakiejś dobrej agencji. A ja tego zaplecza nie miałem, dlatego że polskie gazety tutaj komunistyczne, oni nie chcieli żadnych zdjęć Ojca Świętego, a raczej robili wszystko, żeby o nim nic nie powiedzieć, nie? A jeżeli już, to pewnie to, co można by było użyć, żeby go, nie wiem, w jakiś sposób próbować skompromitować, czego, co takiego, no, nie było, nie? Więc jedyną gazetą, z którą mogłem troszeczkę współpracować tutaj w Polsce, to był wtedy Tygodnik Powszechny i tam był ksiądz Boniecki, który pracował z konserwatorem Romano. No i też to czasami tam dla niego jakieś tam zdjęcia dawałem, oczywiście w prezencie, bo to nie była praca, tylko po to, żeby mieć akredytację. A wcześniej miałem jeszcze tą akredytację też dzięki księdzu prymasowi Glenkowi, który nie znając mnie, ale przez moje spotkania i prośbę przychylił się i napisał list do Watykanu, żeby udzielono mi akredytacji na Episkopat Polski. I to był taki początek, więc było ciężko, ale od czego trzeba było zacząć, bo najpierw byłem robiąc zdjęcia gdzieś tam z tyłu, na zwyżkach, tego stopniowo i tak stopniowo mogłem się przybliżać, bliżej, potem zdobywać, zdobyłem potem lepszą akredytację dla innej takiej agencji amerykańskiej, potem jeszcze dla innych, no i tak stopniowo, cały czas będąc fotografem freelance, czyli wszystko na własną rękę. Nigdy nie pracowałem dla kogoś, że miałem pensję, że ja miesiąc się przepracuję i ktoś tam przyjdzie, nie. Jak się zdjęcia sprzedały, to coś z tego było. Jakby się nie sprzedały, no to nic. Czy pamięta pan pierwsze zdjęcia, albo pierwsze zdjęcia, które zrobił pan Janowi Pawłowi II? Tak, to znaczy pierwsze zdjęcie w ogóle, które zrobiłem i potem publikowałem, ale to już po latach, to jest pielgrzymka tutaj w Polsce w 1979 roku, kiedy Jan Paweł II przyjechał do Polski, pojechałem do Gniezna jako pielgrzym. Tam myśmy musieli pokonać ileś tam kilometrów pieszo, o drugiej w nocy się wyjechało. Akacje piękne kwitły, ten czerwcowy dzień, tego nigdy nie zapomnę. I to spotkanie pod katedrą w Gnieźnie Msza Święta, byłem dosyć blisko jak na pielgrzyma, który miał tylko bilet. I tam zacząłem robić pierwsze zdjęcia i tam zacząłem obserwować fotografów, którzy szli z obiektywami, którzy mieli tę akredytację i tak sobie myślę, no ja chyba nigdy w życiu tego nie osiągnę, żebym mógł coś zrobić. No ale takie marzenie, no może kiedyś się coś może wydarzy. I to było takie moje marzenie, żeby też być tak jak oni, nawet nie wiedząc, jaki tam jest podział na agencje, na gazety i tak dalej. Nie wiem, to tam jest też cała taka hierarchia, selekcja odpowiedni, każdy ma swój tam przydział według swojej redakcji, którą reprezentuje. Nie?
Ale to było Gniezno i mam jeszcze z tego takie doświadczenie, taki wniosek, który wyciągłem, bo wtedy zabrałem sobą nie tylko aparat fotograficzny z obiektywem, żeby zrobić, ale magnetofon i chciałem nagrać kazanie papieża, bo trzeba pamiętać, że wtedy była cenzura, chociaż mówiąc prawdę, oni tam w 79 roku te relacje wygląda na to, że były przekazywane tam podobno z dwuminutowym opóźnieniem czy coś, ale były, więc ja chciałem nagrać. No i w tłumie, będąc tam jako pierwszym robić, chciałem mi zdjęcie, chciałem nagrać. Gdzieś tam się ten kabelek wyciągnął i nic nie nagrałem, ale wniosek z tego, że trzeba robić jedną robotę, starać się robić jedną rzecz, a dobrze, nie wolno robić wszystkiego. I to są wnioski, które sobie cenię, nawet jeżeli tego przemówienia papieża nie nagrałem, ale doświadczenie jest, że więcej nie wolno takich rzeczy robić. A drugi taki wniosek, to kiedy sobie jeździłem potem z Janem Pawłem, byłem na różnych wygrzewkach zagranicznych, typu w Afryce, i widziałem podobnych sobie ludzi, innego koloru, ale też byli z magnetofonami i też mi się to przypomniało, że u nich tam też jest reżim i oni też chcą nagrać słowo papieża, który był wolny, który głosił wolność i którego nikt nie zakrzyczał. Proszę Państwa, z tego co Pan Grzegorz mówi, już możemy wyciągnąć jeden wniosek, że trzeba marzyć, bo marzenia, jak widzicie, naprawdę się spełniają. A Panie Grzegorz, a te pierwsze zdjęcia już w Watykanie? Dostaje się Pan do Watykanu, ma Pan akredytację. Pamięta Pan te zdjęcia, które wtedy tam powstały? Tak. Pierwsze zdjęcia robiłem, no nie mając akredytacji. Próbowałem się dostać między ludzi w Bazylice Świętego Piotra. Pamiętam, wtedy Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i Metodego jako patronów Europy. I tam była msza święta. Ja też tam był może trzecie, czwarte wejście do Watykanu. Miałem dosyć dobry bilet. Przyjechałem wcześniej. Wszedłem między ludzi. Miałem mały statyw. No i sobie tak czekam. Potem mówię, jak się zapełniło, to troszkę ten statyw wyciągnę, bo bałem się, że mnie stamtąd usuną, bo nie wolno mieć w tym miejscu statywu, żeby zrobić zdjęcie. No i robiąc to niby tak dyskretnie, a jednak pani Wick, to jest taka Amerykanka, która była od fotografów, ona zajmowała się właśnie akredytacjami, tam mnie dostrzegła. No i podeszła do mnie, no ja i mówi, chodź. Ja wystraszony, mówię, tak, koniec, no już teraz już nic nie zrobię. No ale ona zapytała się, kim jestem, po włosku jeszcze wtedy tak dobrze nie mówiłem, więc tam jakoś tam się przedstawiłem. I ona mówi, no a może chcesz zrobić z trybuny zdjęcie dla fotografów? No jasne, jasne. No i tym sposobem mnie wprowadziła pierwszy raz na tą trybunę, gdzie zrobiłem tam zdjęcia. Oczywiście wtedy byłem bardzo zadowolony, ale tak mówiąc naprawdę, mam swój taki defekt, że jestem za bardzo perfekcyjny co do moich zdjęć i krytyczny. I po 2-3 latach, kiedy zacząłem robić lepiej zdjęcia, znać się lepiej, i zacząłem przeglądać te slajdy pod lupą, stwierdziłem, że te slajdy są no, niezbyt ostre i nie wiem, czy z tego okresu mi zostały ze 2-3 slajdy, bo pozostałe wyrzuciłem, ale to już jest moja wina, być może zrobiłem to źle. Ale to jest moja taki jakby powiedzieć, defekt, nie? Ale pierwsze zdjęcie, które uznaję, że to jest już moja praca i zdjęcie, które było publikowane i w albumach, i w gazecie też, to zrobiłem 8 grudnia 85 roku w Bazylice Matki Bożej Większej, czyli Santa Maria Maggiore. I więc 8 grudnia, czyli święto niepokalanego poczęcia, Jan Paweł II jeździł zawsze na plac hiszpański i tam o godzinie 16 było takie nabożeństwo maryjne i potem jechał, nieraz to robił wcześniej, nieraz jechał później do bazyliki Santa Maria Maggiore, czyli żeby odprawiać mszę świętą, nie?
I wtedy tam był ten obraz Salus Populi Romani, czyli ta najsłynniejsza ikona rzymska, była wystawiona i takie zdjęcie tam zrobiłem. I to zdjęcie uznaję i ten dzień, że ja po prostu zacząłem być fotografem, który fotografuje papieża, który fotografuje, robi zdjęcia w Watykanie. Miałem już na to akredytację, nie było to już tak potajemnie i po prostu zdjęcie już miało swoją wartość, bo i było ostre i ładne kolory, więc od tego momentu powiem, że to jest moja praca. Proszę powiedzieć, jak się fotografuje papieża? No, różnie. Jana Pawła II, ja mogę powiedzieć, że się fotografowało bardzo dobrze, dlatego że on był człowiekiem bardzo fotogenicznym. Bardzo był też jak w młodości, jak u młodszy, robił dużo gestów. To jest papież, który ma dużo gestów i te gesty są dosyć często przemyślane. On jest zamyślony, on jest pogodny, on jest uśmiechnięty, on jest nawet i zły czasami, co mało, ale były też takie mimiki, więc albo się tam komuś puści oko, komuś laską pogrozi, chociażby w 1999 roku w Krakowie, więc to było bardzo łatwo fotografować, trzeba było być czujnym i obserwować papieża, a zdjęcia prawie same wychodziły, więc to można by tak powiedzieć. Oczywiście ja lubię portrety, bo mnie interesował portret Jana Pawła. I robiąc portrety, no jest trochę trudniej, bo czasami są obok ludzie, którzy akurat gdzieś tam w tle stoją trochę i to przeszkadza. Więc trzeba szukać miejsca, żeby to tło było neutralne. Więc tu w tym momencie jest troszkę trudniej, ale człowiek się wtedy cieszy, ma wielką radość, bo udało się zrobić zdjęcie czyste, gdzie jest papież czysty, nie ma nic, co go tam przesłania i tak dalej. Nieraz robi się zdjęcia też, żeby był drugi plan, trzeci plan, żeby można było pokazać atmosferę tego wydarzenia, tego spotkania, nie? Natomiast no, ja też fotografuję i papieża Franciszka, fotografowałem papieża Benedykta. No przy Franciszku jest troszkę gorzej, dlatego że papież Franciszek jest zawsze uśmiechnięty, jak jest ubrany na biało, jak jest to audiencja na przykład generalna, gdzie spotyka ludzi. Wtedy są różne fajne sceny, nieraz zabawne, które się fajnie fotografuje. Natomiast kiedyś w ornacie, kiedy odprawia przeświętą, kiedy przechodzi, zrobić papieżowi Franciszkowi zdjęcie, żeby był uśmiechnięty, jest prawie niemożliwe. Udało mi się tylko 3 razy zrobić. Raz na początku pontyfikatu, było to 29 czerwca, kiedy wręczał paliuszy arcybiskupom przybyłym do Watykanu. I wtedy ustawiłem się po lewej stronie, bo tak czułem, że przy lewej stronie trzeba było być i chciałem właśnie takie zdjęcie zrobić, ale nie wiedziałem wtedy, że tak mi się uda, czy nie uda. Ale on zobaczył swoich przyjaciół, biskupów, do których się śmiał. I wtedy udało się całą serię zdjęć zrobić uśmiechniętego papieża w mitrze w szatach pontyfikalnych. Potem jeszcze ze 2 razy, nie? Ale tak jest trudno. No, ale mówię, to każdy papież ma swoje, powiedzmy, swoje plusy i minusy, nie? Może to jest pozytywna taka mistyka liturgii, którą papież sprawuje, kiedy przywdziewa szaty liturgiczne. No, może tak, może nie. Natomiast Jan Paweł II to był mistykiem. I kiedy on celebrował przeświętą, kiedy podnosił kielich, kiedy podnosił hostię, no to tam na niektórych zdjęciach widać, co to jest, o co chodzi, nie? Więc to jest, no to właśnie on był, no miał inną. Czy papież pozował, czy wszystkie zdjęcia są raczej bardzo naturalne? To jest uchwycenie papieża w jego życiu, w jego akcji? Papieże nie pozują. Nie ma prawie szans, żeby papież pozował. To znaczy, można go tam troszeczkę ustawić, jeżeli się ma wejście, żeby wejść prywatnie i zrobić jakąś sesję z taką prywatną. No miałam taką możliwość kiedyś, ja zaraz będę
został wybrany na papieża w Castelgandolfo i tam byłem dopuszczony, żeby sam na sam z papieżem i wtedy dwa, trzy razy poprosiłem tylko papieża tak, żeby albo wziął tam pióro, albo żeby spojrzał w kierunku, ale tak to nie można. Jest to po prostu niemożliwe, żeby papież pan pozował. A już w miejscach, powiedzmy, publicznych, to nie. Papież ten, tutaj zdjęcie Jana Pawła II, wszystkie te zdjęcia są robione w sposób naturalny. Jan Paweł II czasami się spojrzał w kierunku fotografa, czy moim, czy innego kolegi, to tak. I wtedy można to uznać, że tutaj zapozował, chociażby na to zdjęcie na tej ławeczce tutaj, co mamy, w 1991 roku, kiedy przyjechał na wakacje z upalnego Rzymu, przyjechał w Alpy, wyszedł z helikoptera od około 19, przy takim już słońcu żółtym, przeszedł tam ze 300 metrów do swojej rezydencji letniej, którą mu tam przygotowano w takim domu prywatnym. No i ja byłem jednym z czterech fotografów, którzy mieli możliwość tam przejść i zrobić zdjęcia Janowi Pawłowi II na tej ławeczce i potem jak wchodził do domu. No i tu wtedy papież, można powiedzieć, że zapozował. To jest zdjęcie pozowane, bo usiadł, myśmy robili zdjęcia. No i ja byłem tak zaangażowany, robiąc to zdjęcie, bo była to scena dla mnie wspaniała i można powiedzieć, papież z naturą, naturalny, nie? Jan Paweł II coś zaczął mówić, ale ja robię zdjęcia, kolega Włoch mnie trąca, mówi, słuchaj, on do ciebie mówi po polsku. Ja nie zrozumiałem nawet, że papież do mnie po polsku mówił, tylko robiłem zdjęcia, bo ja musiałem to zdjęcie zrobić, nie? Potem oczywiście zatrzymałem się, odpowiedziałem oczywiście temu na pytanie i tego, ale to było, że ja nawet nie słyszałem swojego języka. Wiedział, że pan jest Polakiem. Czy był taki moment właśnie, kiedy pan zaczął pracę przy Ojcu Świętym, że ktoś, nie wiem, przedstawił pana papieżowi, to jest pan Grzegorz, który jest z Polski, który tutaj fotografuje? Nie, nie, takich momentów nie było. To znaczy, jak mówiłem już, że znaczy, były takie specjalne, tutaj wielu ludzi, wielu z państwa było pewnie w Watykanie i było na tych audiencjach tak zwanych prywatnych, które się odbywały w sali klementyńskiej albo w sali konsystorza. W sali klementyńskiej, kiedyś pamiętam, było ponad 1100 Polaków, ale to była też tak zwana audiencja prywatna i wtedy tam dochodziło się do Ojca Świętego, każdy się z nim witał, autorowanie robił zdjęcie i potem można było zamienić kilka słów z papieżem, nie? Więc ja na takich audiencjach też tam kilka razy byłem, no tam się jakoś tam przedstawiałem pewnie, nie? Ale potem, kiedy zacząłem robić zdjęcia, to później Jan Paweł II wiedział, nie? Wiedział. Czy jest taki kanon zasad, które trzeba przestrzegać, fotografując papieża? To znaczy, no, kanon, jakby powiedzieć, kanonu zapisanego nie ma, ale każdy powinien mieć jakąś wrażliwość i powinien wiedzieć, że pewne rzeczy się nie powinno robić, albo się powinno zachować tak czy inaczej, nie? Więc nie ma. No, na pewno jedna z takich zasad jest, że nam nie wolno, jakby tak powiedzieć, po prostu zasiekać papieża, czy to będzie Franciszek, czy jest Franciszek, to był Jan Paweł II. Jeżeli papież się nie odezwie, no to nam, kiedy robimy zdjęcia, nie wolno tego zrobić. Każdy wie i nikt tego nie robi, nie? Bo no, byłoby to niezręczne. Chociaż na niektórych pielgrzymkach, gdzieś tam w innych krajach, ktoś tam czasami krzyczy do papieża czy coś, no ale tu jest widać, że to jest tak się, takie, nie, nie, takie niesmaczne jest, nie? Natomiast nie. Poza tym, no, ja bym chciał tak podkreślić, że przy Janie Pawle II, no to była pewna kultura, był pewien dystans, to znaczy, że się po prostu, no były pewne takie zachowania, przepisy niepisane, które się każdy to przestrzegał, nie? I to było normalne. Teraz przy papieżu Franciszku jest inaczej. To znaczy my jako fotografowie, profesjonaliści tego nie robimy, my po prostu zachowujemy się normalnie.
ale na przykład no, te selfie z papieżem, no to nie jest, no, nie jest to takie eleganckie. Nieraz ludzie zachowują się no, bardzo źle, aż wstyd powiedzieć, żeby tak się można zachować, fotografując siebie z papieżem i tam jest. No to są takie, no ale to są inne czasy, inny papież i inna kultura, można tak powiedzieć, bo te kultury no niestety się zmieniają i postęp idzie, ale ta kultura nie zawsze jest tak, te dobre obyczaje gdzieś tam się gubią po drodze, nie? Czy wśród tych tysięcy zdjęć, które pan zrobił Janowi Pawłowi II, są takie, które dla pana są najważniejsze, które pan właśnie wybiera na wystawy, wybiera do publikacji albumowych? Czy to są zdjęcia, które są w jakiś sposób najważniejsze? Znaczy jest dużo zdjęć dla mnie bardzo ważnych. O, chociaż powiem o tym zdjęciu, które tutaj Jan Paweł II całuje ziemię. To zdjęcie, kiedy tutaj pani Aneta prosiła o zdjęcia na plakat. Najpierw tam wysłałem jedno, które miałem pod ręką. Potem jeszcze wysłałem 3-4. I tak sobie pomyślałem, że to zdjęcie powinni wybrać, ale nic nie sugerując. Oczywiście, kiedy dostałem, że to zdjęcie chcemy na plakat, pani Aneta odzwoniła, że chciałaby to zdjęcie, to wiedziałem, że jest to słuszny wybór. I to zdjęcie ma związek tutaj z domem rodzinnym Jana Pawła II. To akurat to zdjęcie, ten gest, ten pocałunek ziemi. Dlaczego? Bo Jan Paweł II urodził się w Wadowicach, jego matka go uczyła szacunku dla osób starszych, on miał ten szacunek dla matki, dla ojca. I Jan Paweł II mówił, że ziemia to jest tak jak matka, a matce należy się szacunek. Nie? I on całuje, to jest gest Jana Pawła II, który całuje ziemię, który całuje ręce jakby swojej matki. Więc ja to tak odczytuję i dlatego mówię, że to zdjęcie wyszło tutaj z Wadowic. Żaden z papieży na przestrzeni historii i pontyfikatów różnych nie zdobył się na taki gest. Przed Janem Pawłem nikt nie całował ziemi i po Janie Pawle mamy dwóch papieży, którzy nie podjęli tego gestu, dlatego że ten gest jest bardzo trudny. A on to robił na każdej wyprzymce i nawet jeżeli był w tym kraju już kilka razy, też to czynił, kiedy już nie mógł chodzić, nie mógł uklęknąć tak jak tutaj, to mu przynoszono donicę z ziemią i całował to ziemię. Piękny gest rzeczywiście. Oprócz zdjęć, które pan robił w Watykanie, był pan na ponad 40 pielgrzymkach zagranicznych. Jakie pan ma wspomnienia z tamtych pielgrzymek? No, pielgrzymki były duże, to znaczy ja byłem na 44 pielgrzymkach z Janem Pawłem II zagranicznym, a on ich zrobił 104, więc coś tam widziałem tylko, nie? Ale... Coś tam. Ale te pielgrzymki, no, były różne. Kiedy był młodszy, to powiedzmy, też inaczej to wyglądało, kiedy później starszy też. Jako fotograf różnie miałem możliwości, nieraz się udało zrobić fajne zdjęcia, innym razem się nie udało, albo się udało zrobić gorsze. Ale dla mnie najcenniejsza pielgrzymka, w której uczestniczyłem z Janem Pawłem II, to była w 1999 roku tutaj w Polsce. Ta pielgrzymka była najdłuższa pielgrzymka w historii pielgrzymek papieskich do jednego kraju. A druga, co do długości, ilości dni, bo Jan Paweł II był jeszcze na jednej z takiej pielgrzymce dłuższej o kilka godzin, ale w kilku krajach. Czyli ta do Polski była po prostu absolutnie jedna z najdłuższych pielgrzymek, najpiękniejszych pielgrzymek, dlatego że można, niektórzy odczytywali też tą pielgrzymkę jako trochę takie pożegnanie z ojczyzną, z krajem, nie? I takie, powiedzmy, takie spotkania sentymentalne. Ja też miałem wtedy możliwość, byłem dołączony do orszaku papieskiego. To też daje inne spojrzenie na papieża, ma się inne możliwości.
na zrobienie lepszych zdjęć, można go inaczej zaobserwować. Oczywiście nie wszystko się da sfotografować, dlatego że no nie zawsze potrzeba się sfotografować, trzeba mieć też dyskrecję. Nie? Proszę powiedzieć, co to jest orszak papieski, żeby Państwo zrozumieli. Orszak papieski to są najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II, czyli tam są kardynałowie, tam był zawsze sekretarze papieża, był ksiądz Dziwisz we wszystkich pielgrzymkach, wszędzie tam bywał. Byli ochrona papieska, czyli żandarmeria watykańska, gwardia szwajcarska, kilku biskupów, którzy byli dołączeni do orszaku papieskiego z danego kraju, nuncjusz apostolski. No i był fotograf Arturo Mari, który zawsze był w orszaku. I czasami to kogoś tam dobierali, tak akurat jak mnie się udało w 1999 roku. Czy na pielgrzymkach inaczej się fotografowało papieża niż w Watykanie? No inaczej, bo w Watykanie mamy już, wiemy wszędzie gdzie, co można zrobić, gdzie się porusza, są pewne już standardy, a na pielgrzymkach, to ja to tak mówię, że jak przyjeżdżamy, lecimy z papieżem i się po prostu samolot papieski ląduje w danym kraju, to my jesteśmy jak spadochroniarze. Wyskakujemy z tyłu samolotu, żeby fotografować papieża, ale nie wiemy, co się na dole dzieje, bo nieraz przychodzi policja lokalna, która nas ściąga, żeby gdzieś tam na zwyżkę. My protestujemy, próbujemy się obronić, żeby być bliżej papieża. W większości przypadków to się zdarza, że sobie dajemy radę. Nieraz, no, zrobiono, wtedy się nie zrobi, nie? Wracając jeszcze do tego zdjęcia, gdzie pan już całuje ziemię, nie? To zdjęcie po prostu nie było łatwo zrobić, sfotografować tak papieża, dlatego że nawet jeżeli on na każdej pielgrzymce, w każdym kraju, kiedy wychodził z samolotu, całował ziemię, to fotograf nie mógł zawsze zrobić tego zdjęcia, bo zdarzył się przypadek, że w Afryce na przykład nie postawili schodu, bo był tylko jeden schody i musieliśmy wyjść potem już po papieżu, więc już tego gestu nie było. W innym przypadku też nie zdążyliśmy wyjść. Jeszcze gdzieś tam zastawili, bo jest obstawa, bo jest coś tam inny. Więc ja pamiętam, że kiedy zacząłem te pielgrzymki, no to chciałem zrobić ten gest, bo to był dla mnie bardzo ważny gest i nie miałem takiego zdjęcia. Pierwszą pielgrzymkę zagraniczną z Janem Pawłem II zrobiłem w 1988 roku do Austrii, no i tam chciałem też to zdjęcie zrobić, ale mi się nie udało. Potem w 1979 roku na Światowych Dniach Młodzieży w Hiszpanii też mi się nie udało to zdjęcie zrobić, nie? Więc to jest niby łatwo, ale nie tak. Natomiast udało mi się zrobić w 90 roku, kiedy papież wylądował w Pradze, w Czechosłowacji i po tych zmianach, kiedy jeszcze w listopadzie był reżim komunistyczny w Pradze, w Bratysławie, gdzie nie można było, znałem się, że bo byłem, że nie mogli przy świętej odprawić, bo byli zabronione, a w marcu Jan Paweł II jest w Pradze. No to był jego gest, jak on potrafił to wszystko zrobić, wyczuć i wsparcia dla tej Czechosłowacji, nie? Bo wtedy była Czechosłowacja, ale on był w Pradze, na Moravach i w Bratysławie. Oni się potem podzielili, ale papież to był to dyplomatycznie i zrobił, żeby nikogo nic nie ująć i żeby po prostu zachować, no to trzeba było mieć dobre wyczucie, dobrych współpracowników, co mu po prostu doradzali, nie? Bo Jan Paweł II umiał słuchać. On podejmował decyzję, robił to, decydował on, ale słuchał współpracowników. On wiedział, co się w świecie dzieje, bo mu mówili, bo on się spotykał na obiady, na śniadania, na kolacje, nie? Na wszelkich audiencjach. To nie były takie nam od tego dwa słowa i on wiedział sobie, co się dzieje w kraju, nie? Czy wśród tych wszystkich spotkań, które pan przeżył z Janem Pawłem II, były takie spotkania, takie wydarzenia, takie chwile, że był pan tak wzruszony, przejęty, że nie zrobił pan zdjęcia? Chciał pan, żeby to serce
jak gdyby zatrzymało ten kadr. Czy na tyle pasja fotografowania jest tak wielka, że jednak człowiek mówi, nie, ja to muszę sfotografować? To znaczy tak, no ja nie wiem, czy miałem szczęście, czy nieszczęście, ale taki przypadek miałem. To było w 1994 roku, kiedy Jan Paweł II był na wakacjach w Valle d'Aosta. I to była już, on był wtedy już, miał problemy z chodzeniem, bo tam miał po tym upadku, po tej operacji, miał problemy. I wtedy, to był już ostatni raz, kiedy odprawiał mszę świętą, kiedy publicznie, czyli dla mieszkańców okolicznych, w trakcie swoich wakacji. Pojechaliśmy za papieżem do Konie, to jest taka piękna, w Alpach, tam Valle d'Aosta, piękna taka dolina, góry, wspaniałe tego. I tam na otwartej przestrzeni papież odprawiał mszę świętą. No, miał taki moment, kiedy się zakończyła, on tam bardzo wolno chodził, podpierał się pastorałem. Kiedy schodził z ołtarza, no postawił źle nogę i wyszedł taki grymas na jego twarzy, taki ból. Wyszedł taki ból na jego twarzy. Po prostu nas tam było kilku fotografów i jeden był fotograf lokalny, który był tam bliżej i on zrobił wszystkie te zdjęcia. Ja byłem jeszcze drugim takim kolegą Włochem. Ja zrobiłem ze 3-4 zdjęcia i ten Włoch też zrobił. I z Watykanu mówią, nie dawajcie tych zdjęć. Tam jeden z których z tych z obstawy mówi, nie dawajcie tych zdjęć, nie? Więc ja się powstrzymałem, nie dałem. Ten Włoch, którego nie pilnowali, dał zdjęcia, poszły do gazet, zarobił ogromne pieniądze, ogromne. Ja z tego, co tam słyszałem, to mógł wtedy z 50 tysięcy dolarów zarobić, 1994 roku, nie? Za te zdjęcia. No a ten kolega Włoch mówię tak, Franco, nie dajemy tych zdjęć, skoro żeśmy się zdecydowali, mówi, nie dajemy, ale potem dał do Odzi i sprzedał i on jeszcze dostał 20 milionów lirów. A ja nie dałem, byłem głupi. Właśnie nie, to brawa do pana Dziwoga. Pewne rzeczy nie są na sprzedaż. I to, co pan powiedział wcześniej właśnie, nie zrobi nikomu krzywdy swoim zdjęciem. Może to jest właśnie cena za tą wierność zasadzie, którą pan sobie obrał. No trzeba sobie wymówić pewne rzeczy i te rzeczy starać się potem wprowadzić w życie. Bo to nie jest tak, że ja sobie powiem, o, robię tak się. Nie, trzeba sobie, nie powiem, że każdego dnia, ale co jakiś czas sobie trzeba przypominać pewne zasady, pewne wydarzenia i jak się do nich odnieść i co zrobić, nie? Ale myślę, że może głupi byłem, ale nie do końca, dlatego że to mi się po prostu opłacało, bo ja się bardzo cieszę i sobie bardzo cenię, że udało mi się zrobić to zdjęcie świętego Jana Pawła II, bo to zdjęcie jest we wszystkich kościołach, we wszystkich miejscach i jakby nie było, jest to mojego autorstwa, więc to zdjęcie jest dla mnie najważniejsze. Właśnie. To jest zdjęcie mojego życia. Tak. Nie? I tu bym już po prostu, znaczy ja nie miałem tam żalu do kolegi, że o sobie zarobił wtedy ani nic, bo to każdy ma prawo zrobić tak jak chce, nie? Ale jak się mówi pewne słowo, to się powinno je dotrzymać. Właśnie, bo pana zdjęcie zostało wybrane do tego portretu, który został odsłonięty w momencie beatyfikacji. Proszę powiedzieć coś na temat tego zdjęcia. Kiedy ono powstało? Czy pan pamięta historię tego zdjęcia? Tak, pamiętam doskonale, bo to była niedziela, 19 lutego 1989 rok. Jan Paweł popołudniu był dzień pochmurny, nie padało, ale był pochmurny. Papież jechał na wizytację parafii na peryferiach Rzymu, czyli tak jak papież Franciszek mówi, że ważne są peryferie, trzeba do nich jechać. Jan Paweł II jeździł na tę peryferię też. Objechał prawie wszystkie, cały Rzym, prawie wszystkie kościoły w Rzymie. I pojechał na tą wizytację parafii. Pojechałem tam
przed nim, bo my jeździmy za papieżem, ale przed nim musimy być wcześniej. Pojechamy, no i tam było spotkanie z małymi dziećmi, z dziećmi, które miały, myślę, że w wieku 6-7 lat, takie maruchy. Ja tam o drugi stanął sobie tak pod ścianą, takim murem tego kościoła, bo to był w miarę nowy kościół, tam nie wiem, miał wtedy 10-20 lat. I te dzieci zadawały papieżowi jakieś tam pytania. I on słuchał, nie wiedział wcześniej, jakie te pytania będą. Tam pewnie się tak zastanowił, co ma im powiedzieć. I to ja zrobiłem tam 5-6 portretów. I potem były inne zdjęcia z tymi dziećmi i tak dalej. Nie? I to była taka okoliczność, że to zdjęcie tam zrobiłem. Nie? Ja się sam troszkę dziwię, że to zdjęcie przetrwało, nie? Bo to było dosyć ładne zdjęcie, ładny portret, a ja wtedy, no była taka sytuacja, że no, człowiek jakoś musi żyć, żyło się z fotografii, ze sprzedaży zdjęć. Ja robiłem slajdy, a te slajdy się po prostu sprzedawało oryginały, nikt nie myślał o duplikatach, bo za duplikaty no, trzeba było też tam zapłacić dodatkowo, a tutaj jak brali było, to człowiek się cieszył, była publikacja, płacili, więc to zdjęcie można było dobrze sprzedać. I ono, to zdjęcie leżało w archiwum, nie? I teraz tak, kiedy przyszedł moment do kanonizacji, do beatyfikacji, no, tam wielu innych fotografów też dawali swoje zdjęcia, nie? Ja sobie pomyślałem tak, no ja na pewno nie będzie tak, że moje zdjęcie wezmą, ale jeżeli trzeba przedstawić, to trzeba to zrobić inaczej niż wszyscy, czyli trzeba zrobić to bardzo dobrze, bo inaczej nie mam żadnych szans. No i tutaj moja współpraca z wydawnictwem Michalinekum, od lat, już tam pewnie 25 lat współpracujemy, rozmawialiśmy tam z dyrektorem tego, no trzeba by było to opracować, mieć mi trochę do pomocy grafika, żeby to zrobić, nie? No i nawet tam ze 3-4 zdjęcia, które zostały opracowane, ładnie przekazane i jedno z tych zdjęć potem trafiło na znaczek, które Poczta Włoska wydała. Po raz pierwszy w historii podobno wydali znaczek z wizerunkiem papieża, jak ze zdjęcia, nie? Potem kardynał Wallini, czyli wikariusz Rzymu, on twierdził, że to zdjęcie na beatyfikację Jana Pawła jest bardzo dobre, bo Jan Paweł patrzył w górę, tak, nie miał takich rąk w górę, ale ono już miało, ale miał wtedy, już to było w 98 roku. No i to szła do mnie potem taka wiadomość, że podobno ksiądz kardynał Dziwisz wolałby, żeby było zdjęcie Jana Pawła II młodszego. I ta wiadomość do mnie dotarła i wtedy zamknąłem się w moim archiwum. Przez 2 dni przeszukałem wszystkie zdjęcia, wszystkie slajdy, jakie miałem od początku do 93 roku. Wybrałem z nich 20, z tych 20 zeskanowałem 3 albo 4 i wysyłam do takiego kolegi Włocha grafika i mówię: Giuseppe, które z tych zdjęć byłoby na portret beatyfikacyjny Jana Pawła II. Za 2 minuty dzwoni i mówi: to. Dlaczego? Zobacz, jak on patrzy. No to robimy. Żeśmy przygotowali to zdjęcie, żeśmy opracowali. Tam były też już inne wersje aureoli, ale to taka poświata, to była taka lepsza, powiedzmy nowocześniejsza, a też to można powiedzieć, że tą świętość w jakiś sposób trochę oddawała, tak przynajmniej nam się wydawało. No i żeśmy to zrobili, do komisji się to przygotowali. Już to zdjęcie było ułożone w aras, który jest wywieszony na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra. Także ci, co oglądali, już widzieli, jak to zdjęcie będzie wyglądało na fasadzie Bazyliki. I to nikt tego nie zrobił. To była tylko nasza wspólna praca tu z wydawnictwem Michalinekum. Co pan czuł, kiedy pan się dowiedział, że to jednak to zdjęcie zostaje wybrane na właśnie areas? To znaczy, cieszyłem się bardzo i milczałem. Dlatego, że bałem się, że nie wolno wcześniej nic mówić, bo kiedy się mówi wcześniej, to się potem nie udaje. Więc mówię, dopóki nie będzie odsunięte, to ja nikomu nie powiem.
ale to zdjęcie zostało opublikowane wcześniej, bo ja wydałem przed beatyfikacją 4 takie portrety Jana Pawła i między innymi było też to zdjęcie. No i ono tam miesiąc, dwa miesiące przed były sprzedaży tam przy Watykanie, te zdjęcia, duże takie portrety. Nieraz to ludzie mówią, a to mogłoby być na beatyfikacji, to mogłoby być gdzieś tam, a ja nic nie mówiłem. No i jest, takie, które ci się podoba, no to każdy tam swoje wybiera. No i najlepsza historia to była z drukarzem, który tam w Rzymie to drukował. No bo też u niego to robiłem, my się tam rozmawiali, wszystko tego. W trakcie beatyfikacji on był w szpitalu, bo jego ojciec był w szpitalu, no i tam ogląda telewizję, podnoszą tą zasłonę, a on siedzi wpatrzony i mówi, no nie, no to jest zdjęcie, co ja już drukowałem. I Gregorio nic mi nie powiedział. No wtedy to tak, no a ja jako fotograf byłem na beatyfikacji, byłem bardzo zaangażowany, robiłem zdjęcia wszędzie, gdzie było możliwe, żeby to pokazać. Oczywiście odsłonięcie mojego zdjęcia też, ale nie dawałem poznać, że to jest moje zdjęcie, musiałem być wtedy już profesjonalista, zrobić to tak, jak robiłem inne beatyfikacje czy kanonizacje. Mhm. Czy można powiedzieć, że fotografowanie Jana Pawła II to przygoda pana życia? No ja myślę, że tak, że to jest przygoda, że to jest przywilej. I powiedziałbym jeszcze więcej, że ja cieszę się, że moje życie akurat wyszło w tym czasie, mogło być w czasie II wojny światowej, czy tam gdzieś indziej. No każdy ma tam swój czas, więc spędzając tyle lat w pobliżu Jana Pawła II, w pobliżu świętego, w pobliżu wielkiego człowieka, wielkiego rodaka, fotografując go, widząc go poprzez ten obiektyw, widziałem przez ten obiektyw bardzo blisko, chociażby ten portret, gdzie to wszystko, więc to z tego się bardzo cieszę, że myślę, że nawet jeżeli teraz bym nie musiał, po prostu już mi się nie uda takiego zdjęcia z obiektu kanonizacyjnego, no to już nie ma co płakać. No. Ten moment fajny w życiu człowiek miał i z tego się trzeba cieszyć. Nie? Czuje pan taki ciężar dziedzictwa, bo pan opowiada pewną historię, którą czytają następne pokolenia. Pokolenia młodych ludzi, którzy nie znają już Jana Pawła II, nie słyszeli jego kazań na żywo, nie byli świadkami jego pieczy. Oni znają go z publikacji. Właśnie chociażby z albumów, które pan wydał, ponad 100, prawda, takich albumów jest. Czy to jest pewien ciężar takiego dziedzictwa, takie zobowiązanie wobec historii również pana życia, że o tym trzeba ci opowiadać? Czy ciężar, to tego nie potrafię odpowiedzieć, natomiast wiem, że lubię skanować zdjęcia Jana Pawła II i kiedy siedzę przy komputerze i mam do opracowania zdjęcia współczesne, które robię, to po 20 minutach zasypiam, jest mi jakoś tak ciężko. Kiedy skanuję, robię zdjęcie Jana Pawła II, są mijają godziny i nic. I wtedy człowiek chce pracować, chce to robić, przypominają się pewne historie. Odkrywam w dalszym ciągu właśnie zdjęcia, które jeszcze nigdy nie były publikowane. A to dlatego, że no, jak się realizuje jakiś temat, to człowiek wybiera zdjęcia pod temat, więc trzeba wybrać pod temat. I to nie znaczy, że to zdjęcie, które nie zostało wybrane, jest złe, bo do innego tematu akurat tam to jest. Właśnie sam się złapałem na tym, że akurat tam znalazłem. Jeszcze w tej testie oglądając wielokrotnie te zdjęcia, znalazłem fajne zdjęcia, które można dalej pokazać. Nie? A ponieważ lubię być no, dokładnym, nie? Czyli moje zdjęcia mają wszędzie ten podpis, tą datę, no, jeżeli mam zdjęcie, które gdzieś tam zagubiło się i jest zeskanowane i nie ma daty, ja tego zdjęcia nie publikuję. Potrafiłem, nieraz dużo czasu spędzam, przeglądając, żeby odnaleźć podobne zdjęcie z tego wydarzenia, żeby mógł znaleźć datę. Miałem takie, kilka takich przypadków i dopiero wtedy, kiedy znajdę właściwą datę, to zdjęcie może być dopiero opublikowane. Czy przeglądając te wszystkie zdjęcia, dokładnie pan pamięta, co to było za wydarzenie, kiedy to miało miejsce? Prawie. Dlatego, że no, mają zapisane daty, więc ja sobie wtedy przypominam. Ale pamięć ludzka jest zawodna i czasami nieraz się może coś przestawić przy tym i dlatego trzeba zawsze
wracać do źródła i tam dopiero skontrolować, przypomnieć, a i skorygować. Ja nie wstydzę się też powiedzieć, że jak się popełni błąd, no to nie da się popełnić, bo człowiek błędy popełnia i trzeba się do tego przyznać. Nie? Powiedział pan Bazylika Santa Maria Maggiore. Pierwsze zdjęcia, o których mówi pan, zacząłem fotografować papieża. Zapytam w takim razie o zdjęcie ostatnie. Kiedy i gdzie je pan zrobił? Jana Pawła. Tak. Ostatnie zdjęcie, no ostatnie zdjęcie, które kiedy żył Jan Paweł II, to było 1 kwietnia, albo 31 marca, czyli to była ta audiencja. Ostatnie zdjęcie, to może nawet było 27, papież zmarł 2 kwietnia, to była sobota, więc audiencja była środę, trzeba liczyć 2 dni, więc to mogło być 20-30 marzec. Kiedy ukazał się w oknie, już tak jak na Anioł Pański i nie mógł powiedzieć. Było to zdjęcie dramatyczne, ale było to zdjęcie konieczne, trzeba było tam być, trzeba było to zdjęcie zrobić i to zachować też z pewnym takim szacunkiem dla osoby Ojca Świętego. Nie? Więc to było takie no ciężkie zdjęcie, bo trudno widząc go w takich sytuacjach różnych, fajnych. Taki powiedzmy był i wesoły i tak, no i ten moment życia był taki już trudny. No i potem pogrzeb, nie? Pogrzeb, ale też pogrzeb to było też ogromne wydarzenie, tyle ludzi co zjechało z całego świata. Ile tam doszło też takich dobrych wydarzeń, tam były wśród nawet państw, polityków, ja teraz nie pamiętam, z którego to kraju, ale byli tacy, którzy w ogóle przez 20-30 tam lat z sobą nie rozmawiali, tam sobie podali rękę na pogrzebie Jana Pawła II. Czy był pan w stanie robić zdjęcia na pogrzebie papieża? Czy te emocje były tak dla pana trudne? Bo pan przecież spędził mnóstwo czasu widząc Jana Pawła II no, w różnych sytuacjach, żywego, uśmiechniętego, zdrowego. Oczywiście później papież też przechodził różne choroby, zmieniał się, ale właśnie sam pogrzeb. To znaczy na pogrzebie tak, dlatego że pogrzeb to już było to takie zwieńczenie, to już był powiedzmy koniec, już było wiadomo, że po prostu już go więcej nie zobaczymy, ale też była ta nadzieja, ten napis Santo Subito, więc to było te tłum ludzi, no tłum, no nie wiem, rzesza ludzi, która tam przybyła z całego świata, nie? To więc natomiast był taki moment trudny, kiedy zobaczyłem Jana Pawła II, kiedy go już na tym katafalku wynieśli z Pałacu Apostolskiego przez Świętego Piotra do Bazyliki. No to te momenty były trudne, nie? Ja jako fotograf zrobiłem to, co miałem zrobić i ponieważ tam ludzie stali w kolejkach po 10 godzin, po 12, żeby przejść na chwilę i oddać hołd Janowi Pawłowi II. Ja sobie postanowiłem też bez aparatu przejść już nie taką kolejkę, ale tam od końca przez całą bazylikę. Zajęło mi to też z pół godziny, ale żeby być w tym milczeniu w tłumie z tymi ludźmi i przejść się tam obok właśnie Jana Pawła II, który był na tym katafalku przy w Bazylice Świętego Piotra, nie pod konfesją religijną. Więc... Czy przez tyle lat fotografowania Jana Pawła II, przez ten obiektyw pana aparatu, widział pan świętego? No myślę, że tak. Znaczy człowiek się nie zastanawiał wtedy, nie? Ale papież miał, ja bym chciał powiedzieć chociażby tak, że podczas modlitwy. To jest fenomen Jana Pawła II, jego modlitwa. Dlatego, że ta modlitwa była prywatna, była publiczna. I co ciekawe, że my robiąc zdjęcia, na pewno aparat jakoś tam hałasuje. Teraz są ludzie gdzieś tam rozmawiają, gdzieś tam są jakieś tam
ktoś tam, nieraz jak w Rzymie to i klaksony były, bo samo była droga tam zablokowana, to niektórzy jak było życiu, to przeszkadzali, nie?